Cierpienie niewinnych. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idziemy do Hioba. Człowieka bardzo bogatego, sprawiedliwego, bogobojnego, szanowanego przez innych ze względu na swoją prawość. I ten sprawiedliwy Hiob zostaje wystawiany na wielką próbę. Bóg dopuszcza, aby stracił cały swój majątek, wszystko co miał, żeby stracił nawet swoich synów i córki, żeby w końcu zostało mu odebrane zdrowie, żeby stał się nikim. W sensie ludzkim człowiekiem przegranym, którego nawet własna żona nie rozumie, któremu własna żona mówi: no i co ci przyszło z tego, że jesteś sprawiedliwy? Przeklinaj teraz Pana Boga i umieraj. I wtedy Hiob mówi do żony: zło, dobro przyjęliśmy z rąk Bożych. Dlaczego zła przyjąć nie możemy? Bóg dał, Bóg wziął. Niech będzie pochwalone imię Pana. Hiob jest dalej człowiekiem sprawiedliwym. I w końcu przychodzą do niego jego przyjaciele. I tutaj taka mała dygresja. Kiedy byłem na studiach świeckich, byłem wtedy nastolatkiem i też jak każdy miałem swoje problemy, lęki i nieprzebaczenia, z którymi sam sobie nie potrafiłem poradzić. Na stacji, w której mieszkałem, znalazłem w biblioteczce psychologiczne książki, które tłumaczyły pewne rzeczy. I czytając je, zrozumiałem dużo mechanizmów, które zachodzą w człowieku, też i zranionym. Ale powiem wam, że kiedy to czytałem, rozumiałem, ale ból nie ustawał. To, że ja pewne rzeczy wiedziałem, nie znaczy, że potrafiłem je zmienić i tym bardziej, że moje serce zostało uleczone. To serce zostało uleczone dopiero kiedy, potem przez samego Boga. Stało się to, był to proces, nie był to moment, ale był to proces. I wiecie, kiedy wczoraj, przedwczoraj, kiedy tłumaczyłem wam te poprzednie fragmenty z Pisma Świętego, sam poczułem się troszeczkę jak jeden z tych przyjaciół, którzy przyszli do Hioba. Bo ci przyjaciele przyszli do niego, z początku nic nie mówili, współczuli mu, a w końcu zaczęli dochodzić, skąd się wzięło to jego nieszczęście, dlaczego on teraz tak cierpi. Nie może być cierpienia bez przyczyny, więc może ty zgrzeszyłeś, mówią. Ty musiałeś coś zrobić nie tak, skoro Bóg dopuścił w twoim życiu takie nieszczęście. Ci przyjaciele Hioba stali na takiej starym przekonaniu, którym ja wam też mówiłem, że nie może być jakieś cierpienia bez przyczyny. Że gdzieś albo ty zawiniłeś, albo twoi rodzice zawinili. I też widzicie, często do nas przychodzą ludzie, tak jak ci przyjaciele do Hioba, i mówią tak: może twoi rodzice zgrzeszyli, może gdzieś tam w dzieciństwie coś zostało źle zrobione, albo ten czy inny jest winny, a może ty jesteś winny. I idziemy do psychologów i oni też starają się na swój sposób wyjaśnić to, co się z tobą dzieje, i pomagają ci jakoś to wszystko rozwiązać. Ale tak głęboko w sercu zawsze coś zostaje. Zostaje ten ból. Nawet kiedy ten twój prześladowca odjedzie daleko, ty od niego uciekniesz, odejdziesz. Nawet kiedy czas już uleczył pewne rany, kiedy mówisz: no już mu tego nie pamiętam, już mu przebaczyłem. A jednak gdzieś w sercu, gdybyś go zobaczył, to ta rana na nowo się odnawia. Bylebym go tylko nie widział.
I drodzy, jest też tak, że często mówimy, obwiniamy innych nie tylko za to, że nam zrobili zło bezpośrednio, ale dlatego, że nie wstawili się za nami, że patrzyli na to, co się działo złego. Na przykład matka, która nie powstrzymała ojca, albo przyjaciel, który nie reagował na to, że czyni się krzywda, czy też twój wychowawca, duszpasterz. I nawet wręcz do tego, Panie Boże, a Ty gdzie byłeś? Dlaczego Ty dopuściłeś? Przecież Ty wszystko wiesz. Dlaczego mnie to spotkało? Czym zawiniłem? I właśnie Księga Hioba jest próbą odpowiedzi na to pytanie, gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego On patrzy na cierpienie niewinnych? I Hiob broni się. Hiob mówi, ja jestem niewinny. Dlaczego mnie to spotkało? Ale jednak cały czas największym jego cierpieniem nie jest to, że on tego nie rozumie, ale że Bóg milczy. Że Bóg nie odpowiada na jego, nie przychodzi mu z pomocą, kiedy musi się jakby bronić przed swoimi przyjaciółmi nawet. I w końcu Bóg się odzywa. Bóg przychodzi do Hioba i zamiast odpowiedzieć mu bezpośrednio na te jego pytania, zadaje mu, zrobi mu swoistego rodzaju egzamin i mówi, gdzie ty byłeś, kiedy kładłem fundamenty ziemi, kiedy kształtowałem gwiazdy, kiedy te prawa natury ustanawiałem, gdzie ty byłeś, czy ty to wszystko rozumiesz, czy ty jesteś sobie w stanie jakby pojąć to, co jest zamysłem Bożym, dlaczego tak czy inaczej idą dzieje. I też, czy ty potrafisz pojąć sam siebie, czy to, co się w twoim życiu dzieje. Drodzy, to Bóg wie, dlaczego to się stało. I Bóg dopuścił to, co się stało. Ale Bóg to dopuścił, bo On wie, dlaczego. On ma głębszy plan tego wszystkiego. I kiedy w końcu Hiob usłyszał Pana Boga. Kiedy Bóg go dotknął, wtedy Hiob zamilkł. Położył palec na usta i mówi, dotąd znałem Cię tylko z opowiadań. Teraz poznałem Cię takim, jakim jestem. Teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele. I uznaję, że on też potrzebuje pokuty. I Bóg w tym momencie nagradza Hioba tym, że Hiob nie tylko w dwójnasób odzyskuje bogactwa, nie tylko odzyskuje zdrowie, odzyskuje też swoje, ma swoich synów i córki, ale zyskuje coś jeszcze bardziej ważnego. Zyskuje głębsze zrozumienie Boga. W tym cierpieniu, w tym zmaganiu, w tej duchowej walce spotyka samego Boga. Drodzy, kiedy my chodzimy na tę drogę przebaczenia i kiedy szukamy pomocy, to korzystamy i z pomocy przyjaciół, którzy są dla nas wsparciem w tych trudnych momentach. I czasem z pomocy specjalistów, psychologów. I staramy się sami jakoś rozwiązać tę sytuację. Ale chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy cały swój akcent położyli przede wszystkim na Pana Boga, bo to On jest tym, który dał nam duszę. To On zna tajniki naszego serca. To On też wie, dlaczego dopuścił to, co się stało w naszym życiu. I wie, jak te rany uleczyć i przede wszystkim w Jezusie Chrystusie On pokazuje nam głębie tego, co znaczy cierpienie przyjęte i prawdziwy sens przebaczenia. I teraz będziemy przechodzić ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu. Będziemy patrzeć i słuchać Jezusa. Będziemy starać się rozważać to,
co on mówi o przebaczeniu i jak on przebacza. I jakie są efekty tego przebaczenia. Jaka jest nagroda za to, do czego wzywa nas cały Jezus i całe Pismo Święte. Dlatego dziś rzućmy się w ramiona miłującego Ojca, chociaż Go nie rozumiemy, chociaż nie pojmujemy, dlaczego się tak dzieje, dlaczego, chociaż nie rozumiemy tego świata, nie rozumiemy, dlaczego Bóg dopuszcza wojny, cierpienia niewinnych. Rzućmy się w Boże ramiona z ufnością i chociaż dziś nie słyszymy, dziś jest jakby zakryte to przed naszymi oczami, to starajmy się zaufać temu, że On jest w stanie uleczyć z rany naszych serc. On da nam moc przebaczenia takiego, którego my sobie w tej chwili nawet wyobrazić nie potrafimy. Takiego przebaczenia, którego dziś nie dopuszczamy nawet do myśli swoich, że tak może być. Drodzy, niech Jezus Chrystus, który jest lekarzem ciał i dusz ludzkich, teraz pobłogosławi was na ten dar i da wam ten dar. Dar uzdrowienia przez przebaczenie. Pan z wami, niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.